Szukasz drużyny lub przeciwników na poziomie? Zapewne wiesz, że nie jest to takie łatwe. Jednak dzięki systemowi ESL Versus stało się to prostsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Twórz swoją własną drużynę lub dołącz do istniejącej bez zbędnego czekania. Jedynie kilka kliknięć pozwoli Ci zaprosić znajomych do gry. ESL Versus zawsze zapewni Ci sprawiedliwą rozgrywkę poprzez wyszukanie drużyny i przeciwników na Twoim poziomie. Dodatkowo, dzięki ESL Wire masz pewność, że rozgrywka będzie czysta i przyjemna. Bądź w kontakcie ze znajomymi i sprawdzaj ich ostatnie osiągnięcia. Każda gra pozwala Ci uzyskać określoną liczbę punktów, które następnie zostaną dodane do Twojego profilu. Nie ma znaczenia, czy dążysz na szczyt, czy chcesz miło spędzić czas grając ze znajomymi. Versus jest dla Ciebie. Dzień dobry panie i panowie, dla tych, którzy są dzisiaj tak wcześnie z nami. Ja witam was serdecznie, jestem Zed, będę waszym komentatorem na dzisiejszym Go4S2 numer 199 turnieju, w którym gramy o punkty, dzięki którym dostać się można do finału miesiąca, w którym grane będzie, będą prowadziły rozgrywkę z 16 graczy o 500 euro. Sam turniej rozpoczyna się o godzinie 17. My tymczasem będziemy prowadzili właśnie teraz pregame do tego turnieju. Oczywiście nie ma to żadnego związku z jakimkolwiek profesjonalizmem, rozsądną grą, dobrymi strategiami albo czymkolwiek, więc nie sugerujcie się, że cokolwiek z tego, co zostanie pokazane przed godziną 17, będzie miało jakikolwiek związek z profesjonalnym StarCraftem. Ja za chwilę podłączę się do naszych chłopaków oraz dziewczyn, którzy już są na TS-ie i oczywiście wszyscy wchodzą mi w zdanie, jak zwykle zresztą, ponieważ TS jest takim fajnym patentem. To co, rozpoczynamy, tak? Rozumiem. Pewnie. Dobra. Ja tu Anię podrywam, a wchodzisz iść. Nie, to nie jest ważne. Nie jest ważne. Kogo mam w drużynie dzisiaj? Hexa, Smiley Green oraz Zylcu Szczur. Aha. Więc wszyscy widać, dawajcie że... randoma. Potwierdzajcie. Ej. Już wysłałam zaproszenie do gry. Włączy music. I ominy. Albo nie. Wiesz randomka. Nie. Wiesz randomka, dokładnie. Czekaj, jeszcze stream zrobię, żeby był online. Ja mam swój groźny portret. No widzę właśnie. Dobra, wszystko jest ok, mam nadzieję, że działa. Okay. Że słychać mnie poprawnie, że tak powiem. Stream jest online'u. O, gitarka. Przyglądałeś się już dzisiejszemu line-upowi? Przez chwileczkę, wiesz, będzie jest Zylcu. Ale nie gram. Nie, czemu nie grasz? Będę musiał uciekać za chwileczkę także. Niedobrze. Ale jest Dana, jest Sodon. Kilka osób tam się jeszcze przewinęło, więc no, jest mało graczy generalnie, bo jest tylko około 90 w ogóle zapisanych, ale zobaczymy ilu się potwierdzi. Diablo 3, mm-hmm. Wiesz co, chyba dalej wiesz, dalej... Rządzi. Zbiera swoje żniwa. Tak, zbiera swoje żniwa, dokładnie tak. Muszę robić itemki, na Inferno nie wejdę, czekaj. Ja na razie na Helu, ale muszę przyznać, że robi się trudno, nie? Już tak konkretnie trudno. Ale sama gra, wiesz co, ale sama... O, ja przeszedłem triala. Nie, sama gra nie jest trudna, tylko po prostu dużo się ginie, wiesz, bo możesz od razu się zrezurektować i takie super trudności nie ma, bo fight powiedzmy sobie. Tak wiesz, od razu jak od razu. Im więcej razy padniesz w niedługim odstępie czasu, tym dłużej musisz czekać. Ja doszłam już do 20 sekund. Tak? O, no właśnie. Ale to wszystko twoja wina. Tak, nie, no oczywiście, ponieważ ja jestem w stanie bez problemu uciec, a ty stoisz w tych wszystkich AOE. No bo ty się blinkujesz, a ja walczę. Ja nie. Wypinam klatę, bronię cię własnym życiem. Tak. Z uprzejmości nie zaprzeczę. Kiedy jesteś uprzejmy? Ja wiem. W ogóle byliśmy wczoraj po... Mleko. Też. Byliśmy po mleko? Tak. Okay. A skończyło się na zaprawie murarskiej. Nie, byliśmy wczoraj na KO levelu, który jest tak bekowy, że matko boska, jest warty tych 100 kapli. No, nie, KO level. Tak, chyba już 500 niestety. O. Tak, bo musisz upgrade'ować sobie tego staffa za 200 tysięcy za Nightmare, jak go upgrade'uję. Ja swojego Riddlera upgrade'owałam na 7 poziom i zostało mi 5 tysięcy w portfelu. Jestem bogata. No, dobra, Deadlock Ridge. Yep. Coś mi tutaj piszcze. Z tego co wiem, nie opłaca się póki co robić kowala. Coś piszcze? Mhm. Ja nie słyszę. Nie, może to pewnie mi w uszach piszczy. Może szczury ci piszczą. Tak. No już chciałem to samo powiedzieć. Nie, Zylcu przecież cicho siedzi.
Pinokio. Nagrodę chyba włączę, żeby klawę było słychać. Nie. Myślę, że nie powinieneś. Jakie to jest interesujące uczucie, kiedy za każdym razem, jak wchodzę na stara ostatnio, jestem witana tekstem witaj, o wspaniała pani. Zabraniam. Co? Nie wiem, czy za bardzo, czy ten goleś tak na serio, czy on tylko po prostu kręci z tego pęgę, bo... Boże, ja się modlę, że to jest trolling. Ale co, o co chodzi? Nie. Ale to jest wszystko twoja wina. Taki gościu... Tatku. Którym... Rafałek? Nie, Rafałek, nie. Taki gościu, który po prostu jeden z widzów, który... Ja bardzo często odpowiadam ludziom, kiedy jestem w stanie. Na czacie albo coś w tym stylu. I był po prostu jakiś tam jeden gość, który tam zaczął coś do mnie pisać i tak dalej. I ja wiesz, ja chętnie odpowiadam, ale wiesz, ani cześć, ani po co mnie w dupę, ani nic, nie? No to w końcu, wiesz, troszeczkę się podirytowałem. Już go lubię. Co? I troszeczkę się podirytowałem i mówię, stary, a może byś najpierw się przywitał, nie? I od tego czasu wszyscy, za każdym razem jak wchodzę na batalę, to jest o przenajświętszy, witaj, nie okiem znany. I wiesz, i to jest spoko, jest pozytywne. Chyba nie okiem znany. Nie, jest pozytywne, ale po prostu ja płaczę. To nie płacz, nie. Dobra, płacz, ja robię 14-14, nie? Co wy robicie? O, ja jestem ze Smiley Greenem. Smiley Green, dobrze grasz, nie? Umiesz tam coś, nie? No, protazm. Dobra. Smiley, jaka jest twoja rasa? Ty grasz z Ergiem? No, nie wiem, co to jest. Nie. Jaki jest twój on race? Jaki jest twój on race? No, Zerg. No, to jest jakiś... Okej. Cześć, bo się męczę z tymi probkami, bo to takie trudne. Proto Simba. Proto z trudnych. Czuła jakiś. Nie. Jakieś budynki mam stawiać. Co my tam mamy? Jakie tam w ogóle rasy są po drugiej stronie? Protos. Oh my god. Oh wow, trzech protosów? No to co, Roachlink, nie? No. Na tego, chociaż nie, wiesz, o, może luty zrobię. Wojsko rób. Dobra, ja ekspuję. Dobrze. Oh no, nie, mój Overlord, kurde, co on robi? Jaki debil. Mikruj teraz zdążysz! A patrz, a jak mi stoi ładnie? Żywy w ogóle? Ty skąd masz takiego wczesnego Queena? Nie, mój Overlord, nie będzie życia! Wczesny Queen jest w czwartej minucie, co byś chciał? Wczesny Queen w czwartej minucie. Dobra. Jak zwykle przez szczura to jakieś... Dobra, stary, dajmy radę. A po co tu ekspujesz? No co ty robisz? Kurde, Overlorda zapomniałem teraz. No, jaki timing idealny. Co? Ty wiesz co? No to po co tu ekspujesz, no? Kurde, nie to. No i mogłabym się zamienić, ale szkoda czasu budowy. Żołocza, supply w dół. Więc mam go po linii prostej od tego. O, idzie tu coś. O kurde, tu idzie masa rołczy. Ale akurat... U mnie się właśnie buduje 7. Dobrze. Dam radę. Luźna guma. Ja jeszcze mam tyle sekund. Dobra, spoko. Masz tyle sekund? Spoko. Smiley, ty nie byłeś kiedyś w TDT? Nie. A. Tak mi się... Teraz też bajerę zacząć i nie wyszło. Dobra, mam zerglingi. Wow. Trzeba działać. You so sneaky. Ale ten, nie, ja wchodzę w muty. Będzie dobrze. Ja mam plan na tą grę. I have a cunning plan. Już się boję. Nie, jest wszystko git. Dobrze. Stary, zobacz, co się będzie działo. Niech pompa będzie. Dobra. Weź wyślij Linga na środek i
Niech uszpera. Spoko, spoko. Koko, koko. Działanie tego. Nie, tam na roachy stoją. Koko, koko, spoko. Nie, to jest szóstka, to jest piątka. Tylko. Dobra. To jest Aneczka. To jest złotka. Boże, get a room! Co to było? Co wy tutaj? To jest stream StarCrafta 2, a nie jakiś, nie wiem, ranta w ciemno. Jesus Christ! O ja. Kto to taki? Nie no, dobra akcja, nie? Jakieś świnie. Dobra, ja mam supply bloka jak zwykle. O nie, już nie mam. Co tam się dzieje? Bijemy Master Chuki. Bijcie Master Chuki. Ej, ja nie robię Leira tutaj? O co tu chodzi? No. Lejecie tam kogoś? Czekaj, idę tam. Ale wieje. Nie wiem, czy oglądałeś wczorajszą mecz? Wczorajszą mecz? Znaczy... mecz finożnej czy show mecz? Bo już show nie słyszałem. Ty tutaj coś biega jakiegoś dziwnego, co tu się dzieje. A tu Roach, coś było Roach ciekawego? Jest. No, było Girls vs Boys z StarCrafta. A, wiem, zaraz przegrał. No. Przegrał. Dobrze, Patryś. Z tego miejsca, dobrze, Patryś. O to chodzi. Dobra. Ale ładna była, to mógł przegrać. Dobra. Ja trzymam się mojego planu i robię te. Ja robię turbo roacha. Turbo roacha? Ja miałem... Dobra. Nie. Chciałem coś powiedzieć, że będziesz turbo coś tam, ale... Turbo zajebiście. Tak. No, o właśnie, już zepsuł mnie ubieg. Trochę w tym prawdy jest. Turbo super. Turbo super? Super partia? Super partia! O Jezu, masa wojny. Serio? Tak. Are you kidding me? Dobra, zniszczy mi drop. Yes. Wyślij tu Linda. No kur... He. Pieczone. Dobra. Gdzie jest ten Spire? To jest dechlaczku. Spajer. A nie musisz tych sporo wstawiać tutaj. Spajer. A Nixon. Nie musisz tych sporo. Ja mam mariny robię. Ujur. Dobra. Spawn more overlords. Dobra. Ktoś chce trochę minerałów, to mogę dać. Może dać. Ile chcesz? Mogę wymienić jak najwięcej. A to dam ci. Masz. Masz ode mnie 5 gazu. Ło matko święta. Biedny minerals. Co na tym jeszcze overlordów narobić? Takie interesy ja lubię w sumie. Pierdreopard, make fans. Wiesz co, weź się tam pociągnij. Ale co, zaczyna mi przycinać, nie? Więc dobrze by było jakby... Mi od początku trzeba będzie wyjść. Nie, nie, tak, no tak, ale... Chill, get out. A teraz jest kumulacja. Za 5 złotych. Kumulacja w totka. Aktywacja. Chcę robić drota. It's okay, it's alright. I'm gonna destroy it's okay your queen to be right game. Now. You know rhyme. Tatku. No. Masz parę kryptomorów i tak masz dużo energii na królowych. Nie. Dobra. Kurde, rzuciłam larwy na ten. Spawn larwę rzuciłam na swoją haczerkę niechcącą. Matko święta. Ej, atakuj to, chodź, ja tu mutalami podbiegnę. Zrób mi wizję.
Zostaw to. Bobra. O, zostaw bobra. Co tam robi bobra? O, to jak oni tutaj, to wy środkiem, a ja z prawej mutalami. Oni zaraz tutaj przyjdą mu pomóc pewnie, to może się wbijać na pewno. Ja sam spadam. Ja wbijam do fioletowego. Dobrze, zajdę. O, ile tu zbiorek! Nine! What are you doing? Nine. Dobra, ale oni idą sam się bronić, więc ja tutaj spadam i już jest wszystko po prostu. Rychtyś. O, znowu idzie. Dobra, ale walczycie bez jednego. We can do it! It's okay! Wiesz, gdzie mam twoje... O, to dokładnie twoje torchfieldy. Oh, Christ, jak mnie przycina. Okej, tu mało hyderek zostało. O, okej, tam jest więcej. Ale ja popsułem im dużo hyderek. O, już wszyscy wychodzą? Jest, jest, ogień! Ależ... Uuu, so good, so good. Oh, shit. Juto! No. Pięknie zwycięstwa to by. Dobra, robimy. Jesus Christ, jak mi... Ja szybciej naciskam... Tutaj jest! Okay. Zwycięstwo medycyny w walce z łupieżem. Aha. Dobrze było. Dobrze było, co chcesz. Ładna gierka została rozegrana. Tak powinno się grać, a nie jakieś szmery bajery. Najbardziej mnie ta medycyna i łupież zastanawia. Co? Wiesz co, to było z jakiejś reklamy chyba, czy coś takiego. Nie wiem, nie oglądam telewizji. To był Krzysiu i Wisz. Krzysiu, powiedz mi, jak mam... Dobra, jest 10 minut, ale chyba już żadnej gierki nie rozegramy, ale... Ale muszę pisać... O, jestem najlepszy w ogóle. Ha! Kurde, czemu ja nie jestem Grandmasterze, to ja nie wiem. Ja wiem, mogę powiedzieć? No, mów to. Bo zjesz. Zobacz, jak się żarciki... To było dobre akurat, Ania. To było dobre, Ania. Tak trzeba z Zedą postępować. Tak. Chciałbyś ty. Dobry byłem, ale average unspent resources 2500. Ale nie, dobrze ten, injecty mi dobrze wszły, zanim zacząłem ten armię ogarniać. A która injecty jestem szły. W ogóle? Proszę, jestem czwarta, jak ładnie. Dobra, czekamy w tym momencie, słuchajcie, czekamy w tym momencie na drabinkę, więc będziemy mieli taki mały small talk, że tak powiem. Ja może tutaj... Jest muzyczka? Gra muzyczka w ogóle z menu? Gra chyba. Tak, pierwsza sprawa to rzut okiem, kto dzisiaj będzie prowadził rozgrywki. Zylcu się nie potwierdzi. Żyła, potwierdź się. Najwyżej na nowo. Mogę się potwierdzić i Falkowera oddać, jak chcesz. No nie, no to taka trochę lipa. Lipa. Nie, no mało polskich graczy jest, co mnie troszeczkę martwi. Szkoda bardzo, ale jest Sodon. Postrymujemy Diablo. Jest Dana. Ratanowski, ty tak ćwiczysz, żeby się potwierdzać, a ty się potwierdziłeś? Ty się zapisałeś? Smiley Green, potwierdź się. Znaczy w sumie, nie wiem, jeszcze chyba się nie można potwierdzać. Ja już się potwierdziłem. A, ważna już. Ważna chyba. A, no to spoko, no to Smiley Green jest przynajmniej. Taki caster. Czekaj. Ja wczoraj wpadłam w ciężką panikę, bo ja wczoraj 19.58 zapomniałam, że obiecałam potwierdzić dane. Aha. A było do 20. I szybko w panice piszę tutaj do jednego gracza z doświadczeniem, jak się potwierdza w ogóle. Nie powiedział mi, nie wymyśliłam, nie znalazłam. Ale sam fakt chyba, że się zalogowałam, go potwierdził, nie wiem w jaki sposób. No, to albo wcisnęłam coś i nie wiedziałam. Ja tutaj jeszcze Senina ten pocisnę, żeby się potwierdził. Zylcu, a gdzie ty wychodzisz? Zostań w domu, po co ty masz wychodzić? Na zewnątrz jest niebezpiecznie. Dobra, sobie, że wychodzę. Na zewnątrz jest niebezpiecznie, jest świeże powietrze i w ogóle. No właśnie chcę zobaczyć. Tak? Do Inferno doszedłem, to chcę zobaczyć, jak tam jest. Dobra, to już jest większy poziom trudności niż Inferno. Tak słyszałem. No właśnie, kurde, boję się, jakiś wtedy nie wyskoczy z krzaków. Żyła, ale ty złą rasą grasz. Potrzebujemy ludzkiej tarczy w tym momencie.
A ty grasz czym? Magikiem? Demon Hunterem. Magikiem. Magikiem. Stoi na tym. Stoi na rynku. Cyganem. Na dywanie. Cyganem gra. I kradnę gir. Najbardziej mi się podobało jak ten, jak w No Networks był temat o tej, o becie Torchlighta, jak ktoś tam powiedział. No grałem tą cyganką z tymi, z buzdyganami, czy jak z tym się nazywa. Czekaj, bo mi Kuk sprzedał suchara, na czym chodzi elektryk i tak myślę, że chyba na fazie chodzi, nie? Napięcie. Napięcie, kurde, zobacz. Dzięki, że mi podpowiedziałeś. Napięcie, no. Na fazie. No chodzi na fazie. Ja nie wiem, jakich ty zapowiadasz elektryków, ale ja bym się bała. Co? Elektryków na fazie. Tego nie słyszałem. Dobra. Dobra, trzeba kogoś jeszcze przekonać, żeby grał. Tylko kogo? W sumie już 3-2 minuty zostały. Zobaczmy. O! Ale Avi, nie wiem, czy to Avi, czy to jego młodszy brat. Tęskniliście? O, Kuks. Dobra. Dobra, już tutaj ogarnąłem. Ogarnij. A, Sparty, to jest zapisane. Z party w sumie by można wyjść. Mhm. Albo jak to mówi, żyła. Słuchaj, bo ktoś mi tu mówi, słuchaj, Zylcu, no słaba grafika na dworze. Mam ci przekazać. Słaba jest. Ale wiesz co, ja i tak tym laptopie gram cały czas na low, także się przyzwyczaiłem może. Ale nie, zobaczymy. Słuchaj. No. Ale może ktoś mieć taki mały dynks do poprawienia grafiki. Posłuchaj, nie musisz patcha nowego ściągnąć, wiesz? A itemy dobre tam wypadają? Co? Ale to zależy w jakiej strefie chodzisz, wiesz? Strasznie słaby drop. Bo jak jesteś w jakichś slumsach, to nie, to słabe dropy, wiesz? Ale to jeszcze zależy, wiesz, kim grasz, nie? Bo jak grasz, strefie umiarkowanej będę. Jak jakimś tiffem będziesz grał albo coś takiego, to jak, wiesz, wbijesz do jakiejś chałupy, nie? No to nawet dobry loot możesz znaleźć, nie? Tylko później musisz, wiesz, później ci ten... W lochach będziesz siedział. No, jak ten, jak wiesz... Tanga guardy ci cię złapią, to wtedy, wiesz, nie? Musisz... A jak pójdę do bloku cyganów, to będzie jakieś złoto, czy nie? Ale wtedy masz ten, ale wtedy masz wysokolevelowe moby i oni tam grupami chodzą, wiesz? Mhm. No, mają alaja. Dużo czarów rzucają. No, mają alaja. Jakąś klątwę na ciebie rzucą. I wszędzie pułapki. No, zwłaszcza wiesz, na polu, nie? To masz miny później jeszcze, nie? Jezu, to tylko ja tak mam, że jak mówię pułapka, to od razu mam w głowie Imoen. Rusz się do przodu. Nie. Poczekaj chwileczkę, bo... No to kurde, no to ja nie wiem, czy ja będę wychodził w takim razie. No, no widzisz. Dobra, ja muszę znaleźć drabinkę i ją zalinkować od razu. Czekaj, ja się sprawdzę, czy ktoś się jeszcze dopisał. Pewnie nikt. Drabinka będzie... O, Indy się dopisał, jej! Boże, szur! Wiesz, Mary, ja wiem, że drabinki jeszcze nie ma, tylko ja po prostu ludziom pustą. Zobacz, ale wklejam. mamy jakichś takich masterów, nie masterów, którzy w to grają, a co codziennie widzę, znaczy codziennie, co chwilę widzę Kuksa, który gra w turniejach, nie? I oczywiście. To jest gościu, który jest skąd? Z Golda? Tak. I cały czas ciśnie te turnieje, jest naprawdę very pro, very pro z jego strony, że pokazuje, że ja, pomimo tego, że ten, to tutaj, wiesz, trzeba bić Niemca po kasku i... Po szyszaku. No po szyszaku, nie? No. Dużo Niemców w ogóle dzisiaj. Jak zawsze. No. Taki kraj. Dobra, jest kilku graczy. Dana się ten dopisał. Wiesz, Niemców jest SLH, dużo. O, jest, ale sodo. Większość z nich to jest takie troszkę armat, nie? Bo mało przechodzi do dalszych. Co to za bydle? Za bestia? Co to za baning? Przepraszam, mam czkawę. Nie, dzisiaj wychodzimy z tego, z domu. Jechaliśmy na ten, na rowerach i ten, i... Jak się nazywa? I u sąsiada, taki spoko gościu w ogóle. U sąsiada taki mega mały pies, taki, wiesz, bez kitu ja bym go na ręce zmieścił, nie? Mhm.
co? York, tak? York? Dobra. No i ten, i wychodzi i tak, i Magda się tak na niego patrzy i tak, patrz. Jak to było? Zaczepno obronny, tak? Zaczepno obronny, się tak na niego patrzy i tak, ale co? Rzucasz przeciwnika? No. Taki kanon. No, ale słuchaj, Zylcu, nie wychodź, bo ten... Już jestem, a co chcecie? Bo są bugi, generalnie rzecz biorąc. Podobno jak bierzesz dużo tych, dużo podków walisz, nie? Aha. To później są jakieś bugi z grawitacją. Że padasz na pysk, no, że tak troszeczkę to teraz mi to mówisz? Rozregulowuje się, ale mają to spaczować, muszę nie? Tak, spróbować. Tak słyszałem. Czasami masz teleport do miasta. Do domu. No, a czasami ci się questlock, jak właśnie za dużo podków walisz, nie? To ci się questlock czyści. Że nie wiesz, jak... I wytrzymałość spadaj życie. No też słyszałem, takie bugi są, ale ten... Masz buffa na staminę. No. Ale ten, a później jak dobrze spotkamy, to boss jest w mieście. Jak pijesz takie bardzo mocne potki, to ci się włącza nieśmiertelność. Tylko też czasami jest zbugowana, bo może ci się wrzucić, wiesz, że jak to się nazywa, interfejsie, że masz nieśmiertelność, to ci się nie włącza. Nie podchodzisz do typa i on cię zwiesz. Nie masz tego, nieśmiertelności. Słaba opcja. Słaba opcja? No. Słaba opcja. Ojej. No to słaba opcja. Tak, czekaj chwileczkę, bo ja tak patrzę. Zaraz powinniśmy mieć drabinkę. Jeszcze nie ma drabinki. No nic, tak czy siak spróbuję na własną odpowiedzialność wyjść na dwór. Tak? Ja bym, wiesz, pamiętaj...